ogóle gdzie to jest? Profil. No nie ma. Klucz transmisji. Nie ma. Bezpieczeństwo. Nie ma. Powiadomienia. Nie ma. Nie ma dosłownie tego. To jest takie intuicyjne. I teraz ja dosłownie nie wiem, gdzie jest opcja zapisywania wodów. Nóżka. Ona się to ma pedał, troszkę to dodżne ten mecz. Krystian, dodżyłaś ten mecz? Chcę zabijać się. Bo ona wzięła tą mapę, to będzie szybki mecz, nudny. Ale będzie 15 minut czekania. Znowu poszedłeś sobie, dobra, ja z tą nie gadam tak. Jak znikasz i ja mówię do wiatru, to... Jak to się dzieje, że mi wjebało dosłownie 3 staki? W sensie, jedno to było ok, ale za co? To mi wjebało 3 staka. Tragedia. Otwieranie szafek? No... No nie wiem jaki... Nie wiem, po blinku ma? Aurę? No kurde, ale z takiego daleka? Nie wiem... Nie, no perk to raczej nie jest, to jest addon jakiś. No ale on w trakcie cięcia się odpalił. Czekaj, gdzie ten generator drugi? On musi być gdzieś naprzeciwko w tej... Właśnie, heal? Nie, heal. Morba, no w ogóle widziała to. Ten typ na nurce nie jest jakiś dobry. Tu wyleczmy go. Insta. Dziękuję, tylko słuchaj. Dawaj, dawaj, dobrze, dobrze. Wiesz co, coś może przyblokuje? Może, może. Mówi bambik jakiś na Rosji. Ja nawet nie patrzę za siebie, bo to jest jakiś bambus. W sensie powiem ci tyle, z tym kickiem jest jedna taka sprawa problematyczna i ogólnie z multi-streamingiem, że dobra, na TikToku siedzą inni ludzie, okej, okay, ale na kiku to szczerze ja wolałbym mieć tylko na streamach, na Twitchu, bo powiem tyle, na Twitchu masz taką, masz interakcję, to jest po pierwsze, i niedługo będzie więcej opcji w ogóle interakcji, będzie ChatGPT dodany, dlatego, a bo już jest to, no, o 15.30 kończę ci streama, bo jednak się zorientowałem, że ja muszę jeszcze ustawić ChatGPT na czacie, muszę zreworkować panel twórcy dzisiaj, ten podglądowy, no nie wiem, jaki perki daje co chwilę wallhacka na mnie, no nie mam pojęcia. Nie znam takiego perka, który co dosłownie zbiera perki na widzenie. To jest za czarno. Gówno czat jest po prostu. Mówię, że King ma ograniczenia po prostu, bo nie ma tych funkcjonalności wtyczek na przykład i rozszerzeń. O to chodzi. Ja w ogóle szczerze uważam, że King... czekaj, bo... A ten czat! A, to czekaj, to... A wiecie, nie wiem, zabiłbym się, Nexa bym zagrał. Czat? To już ci mówię, mordeszko. To był Rusek, który mnie zaczął wyzywać i on mówił o... miałem tłumaczenie dać i teraz je dam. Obytam dwóch widzów, widzę licząc pewnie na ty, Krystian. To jest czat, Rusek mnie wyzywał za to, że zagram ten beat, co mam teraz aktualnie, bo uciekłem nim. I mnie wyzywał, to tam napisał w skrócie, tam pierwsze słowo było głupi, drugie to było strollowałeś swój team, a potem było obyś zdech na haku, coś tam, nie? Ale bo, znaczy, w sensie ja nie trollowałem teamu, dosłownie, to był normalny mecz, był jeden gen został, ale typ stunelował dwa ostatnie hooki, no po prostu zagałeś stunelował. Zabił teammate'ów, no to... No i uciekaj z tym buildem, bo kurde, widzę hatch 64 metry. Otwieram bramę insta, no to po prostu... Jeszcze wiedziałem, że killer kampił własnie. No to zacząłem robić geny, ale jak zrobiłem gena, to już się zesrał i zamknął własnie. No to wróciłem się do tego włazu, otworzyłem sobie, uciekłem i zaczął wyzywać. O, tu jest, wiesz co... I tak to jest luz. A tak to może jeszcze zdążymy się wyleczyć. Kopium. Ale muszę tytuł zmienić, bo jest outdated. Co to jest wczorajszy. No i patrzcie. Ja serio nie wiem, jaki perk? Jakiś perk mi powoduje właśnie, że ciągle mnie widzi dealer. No nie wiem, Nie no, na pewno nie ten perk. No nie wiem, jakiś na totem może aura, że przychodzę, dostaję, oznaczam. Nie no, to bym miał info o tym. Nic nie miałem. Też. Barba też nie. To jest nurska w ogóle, słyszałem chyba. Pięk. Dobra, i pokażę o co chodzi w tym buildzie. Powiem wam, o co chodzi w tym buildzie.
Jak chcecie więcej buildów, to zapraszam na YouTube'a albo obserwować. W tym buildzie chodzi o to, że dobra, mam klucz i nie mogę użyć clay wołens, czy jak ten build się nazywa. Dosłownie całą gry. Ale to używamy w momencie po prostu, kiedy jesteśmy solo. Jak kampimy, wiecie co, w sumie mógłbym chyba tak zrobić. Ona szuka ostatnich ludzi do zabicia. Ale o co chodzi? Klucz jest po to, żeby nam po prostu pomógł z aurą widzenia na killera mecz. Żeby nam po prostu pomogło mi w trakcie meczu znajdować killera i na lupach, nie? Clay of Orange, jak ten perkot się nazywa od Michali, działa tak, że jak nie ma itemu, no to widzę na 64 wszystko prócz totemów, nie? Ale, bo wiadomo, cały mecz nie mam perksotu praktycznie. Ale jeżeli szukam włazu, to po prostu dropnę klucz na chwilę, przytrzymam Clay of Orange i jak nic w pobliżu 64 metrów ode mnie nie ma tego hacza, no to ja po prostu pójdę do bramy, a bramę otwieram 125% szybciej chyba. Albo 75 razy szybciej. Właśnie nie pamiętam, czy jest 100% czy 50. Więc po prostu teraz liczymy, że nie będzie was slagowała, bo tak, jeżeli będzie slagowała, to mecz będzie dosłownie tak nudny. Oznaczyło to. Chyba, że nie. Dobra, może mi się uda. Teraz tak. Robię to, co mówiłem. Gdzie jest hacz? Tam. Koło bramy, naprzeciwko. Gdzie jest killer? Daleko. No to raczej uciekłem. Ciekawostka, nie mogę teraz go otworzyć. Zajebiście się bawi, nie? Fajnie w ogóle, nie? Że ten skra może mi podlekować. Zajebiście się bawię. Udało się! Ale montaż normalnie! Udało się. Szczerze myślałem, że tutaj będę ten jacz otwierać.